Natomiast to, co obserwujemy, aczkolwiek to jest mała ilość osób, no, współpracują niektóre nasze hotele, współpracują z aplikacją To Good to Go. Hmm gdzie ludzie po prostu wystawiamy czasami jedzenie, które gdzieś tam jest, zostaje nadprodukcja, wystawiamy je po bardzo atrakcyjnych cenach, raz, dwa razy w ciągu dnia. Przez aplikację ludzie to kupują, zgłaszają się na przykład do Nowotelu Warszawa Centrum, czy do Mercure Warszawa Grand, albo Mercure Warszawa Centrum, bo to już kilka, kilka hoteli to praktykuje. I generalnie dostają taki boks papierowy, w którym trochę jak jajko niespodzianka, dostają Różne fajne... Yy, yy, to nie wiedzą, co kupują, tak naprawdę, no dokład, do końca? No właśnie na tym polega całe mm -hmm. tego, że... Kupują opakowanie. Tak, i tam I są, a może <laughs> i croissanty, i jakaś sałatka, natomiast jakby yy, widzimy, że... Yy, I teraz tak, dzisiaj jest opakowane rzeczywiście w plastik, Natomiast widzimy, że jest też duża ilość osób, które na przykład przychodzi z własnymi opakowaniami. Mhm. E, więc. A co no, tobie, ale co wtedy przepakowujecie tej osobie to, tak? No, czy... tak, tak, mhm. tak, 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 okay. Natomiast y, musimy, że powiem po prostu, tak naprawdę cała branża będzie musiała zmienić, zamienić plastik na, na zamiennik inny, który jest mhm. biodegradowalny, czyli w mhm. 100%. Czy myślisz, że w związku z tym od stycznia 2021. Em, Ceny poszczególnych usług pójdą w górę, tych usług, które rzeczywiście w sobie gdzieś tam zawierały mhm. albo wykorzystywały do tej pory ten plastik jednorazowy, który musi być, on nie może być wyeliminowany, ale musi być mhm. zastąpiony alternatywą. No i myślę, że w związku z tym ceny usług mogą no, rzeczywiście wzrosnąć, albo będzie zasadne, by, by, by hotelarze, restauratorzy podnosili te ceny? Znaczy, sądzę, że to jest nieuniknione, aczkolwiek, no tak jak wcześniej tutaj tobie mówiłam, Akor ma swój dział zakupów, proki, który w tej chwili bardzo intensywnie pracuje, bo regulacja regulacjami, natomiast no nie chcemy nikogo oszukiwać ani na kimś coś ekstra zarabiać, tak? Mm -hmm. Bo chodzi o to, żeby wyeliminować plastik, a nie. Natomiast jest masa zamienników, która do tej pory rzeczywiście była dosyć, dosyć droga. Natomiast no, zapotrzebowanie z dnia na dzień wzrośnie mhm. e, bardzo. Mhm. Na rynku, na Dobrze, ten, przed też włączeniem nagrywania powiedzieliśmy sobie no, o tym, że dzisiaj um, ustawę o um, kategoryzacji hoteli, hoteli. chociażby, mhm. tak, no, no, że ona jest po prostu no, stara, no co tu dużo mówić, to jest e, tak. E, I no, właśnie ona trochę nie dorosła do tego e, współczesnego świata i oczekiwań. Mhm. No i właśnie takim przykładem jest chociażby to, że w pewnych kategoriach, e, Obiektów z odpowiednią ilością gwiazdek. obowiązkowo jest, żeby stała taka ilość butelek wody, ilu jest tam gości, tak? W pokoju. W pokoju. Mhm, Ale butelek. Mówimy no, o butelkach dokładnie. i teraz albo szkło, albo plastik, tak? I jedno i drugie rozwiązanie nie do końca można by powiedzieć, mhm. że jest dobre, bo w dalszym ciągu jest to jednorazowe opakowanie, mhm. nawet jeżeli jest to butelka szklana. Natomiast, no właśnie, istnieją świetne filtry do wody dzisiaj, mamy mm -hmm. świetną kranówę w W, 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 kranówę. w miastach w Polsce. Dokładnie mm -hmm. tak, więc, ale mówię, no, nawet świetne filtry do wody i wystarczyłoby mm -hmm. rzeczywiście stawiać e, dzbanek, jakiś karawkę, tego mm -hmm. typu rzeczy z taką mm -hmm. świeżą wodą mm -hmm. e, przykrytą i tak dalej, i tak dalej. Więc, tak dalej. Niektóre... Co, co dzisiaj mm -hmm. rozumiem jest niedopuszczalne, znaczy inaczej, jest dopuszczalne, ale jakby nie spełnia wymogów kategoryzacji. E, dokładnie, dlatego też moją rolą, poza takim jakby wsparciem bardzo operacyjnym dla hoteli. Chcę też... Hotele są gotowe z pewnymi projektami, żeby je wdrożyć z dnia na dzień. Natomiast niestety te niektóre nasze rozwiązania gryzą się z przepisami, może nie z przepisami, z wymaganiami, które są właśnie zawarte w tej ustawie kategoryzacyjnej o hotelach. Więc ja jestem generalnie dosyć osobą pozytywnej i dobrej myśli. Mamy spotkania robocze takie umówione i z Sanepidem i z Ministerstwem Klimatu, które nas bardzo wspiera w tych wszystkich działaniach. Ja oczywiście chcę wywalczyć pisemne interpretacje na naszą korzyść dla hoteli Agor, natomiast to mogę na, na antenie powiedzieć. Jak tylko uda mi się wywalczyć takie pozytywne interpretacje tych rozwiązań, które chcemy zaproponować, one będą również ważne dla, dla całej branży, tak naprawdę. A jestem w dobrej myśli, że się zmienia, regulacje się zmieniam. Mam nadzieję, że się podzieli jak tylko dostaniesz oczywiście, takie interpretacje oczywiście. pozytywne. Eee, Dobrze, oczywiście. słuchaj, woda to jest jednym z takich przykładów w pokojach, e, tak, e, natomiast e, też o ulotkach sobie mówiliśmy mm -hmm. w pokojach. To też są, mm -hmm. aby spełniać pewne wymogi e, standaryzacji, mm -hmm. no ta niestety masa ulotek musi w pokoju no, wylądować. serwis service, menu, e, różne usługi hotelowe, to, co jest dostępne w hotelu, musi być też... No więc właśnie, nie? jak sobie teraz z tym poradzić, albo jaki masz na to pomysł, nie patrząc na, teraz kate na przepisy mm -hmm. kategoryzacyjne, tak? Gdyby ich to już nie było albo były takie, że ty możesz je stworzyć, to co byś zaproponowała? No my mamy tak naprawdę qr kod i po prostu stronę internetową, natomiast nie każdy może czuć się swobodnie z technologią qr kod hmm. w telefonie, bo mamy gości w różnym wieku, z różnych grup, żekłam generacyjnych i pokoleniowych. Hmm. Natomiast zawsze jakieś tam dodatkowe miny, czy wydrukowane materiały są na recepcji. Natomiast to też tutaj odnosząc się do tej ustawy kategoryzacyjnej, tam interpretacja jest bardzo dowolna i niestety mieliśmy takie sytuacje, że nie wiem, w którym mieście ktoś doceniał nasz pomysł i bardzo nas wspierał w tym, że, że wychodzimy z materiałów drukowanych. Natomiast w innym mieście mieliśmy bardzo nieprzyjemne rozmowy i sytuacje. E, może nie. Bo przepisy tak no, wymagają, bo przepisy tak wymagają, a ja mm. domyślę to, mi się wydaje, że to powinno być wszystko wydrukowane. Mm -hmm, okay, rozumiem. Dlatego też interpretacje są różne i wydaje mi się, że czas nastał najwyższy, że pewne rzeczy po prostu na piśmie uzyskać i na pewno mm -hmm. nie powinniśmy, znaczy instytucje państwa nie powinny dręczyć hotelarzy i gdzieś tam komplikacji i wymagać więcej niż to, co na rynku jest praktykowane. Mhm. Tak, oczywiście zachowując, zachowując pewne normy bezpieczeństwa, bo materiały typu nie wiem, dotyczące bezpieczeństwa w hotelu, no to zawsze będą drukowane i w dwóch wersjach językowych, mhm. bo dotyczy to jednak e, takich kwestii jak bezpieczeństwa, natomiast menu hotelowe czy oferty. No dobrze, A takie rozwiązanie wiesz, żeby no, różnego rodzaju te informacje były na przykład dostępne na telewizorach. Mm -hmm. e, tak, no, technologia też już jest bardzo rozwinięta. Mm -hmm. prawda? Wchodzimy na dzień dobry, ten telewizor często się sam uruchamia mm -hmm. i mówi: Dzień dobry, Rafałek tak witamy Cię w naszym obiekcie. I tam na przykład już jakieś tam informacje, kliknij mm -hmm. tu, tak. Mm -hmm. czy wybierz przycisk na pilocie i będziesz miał menu naszej restauracji, czy mm -hmm. inne rzeczy. To mm -hmm. też jest pewne rozwiązanie. Prawda? To jest pewne rozwiązanie, aczkolwiek y, ludzie chyba coraz rzadziej włączają te telewizory. To prawda. No prawda. No dobra, powiedz mi, jakie są Twoje odczucia, gdzie my jesteśmy? Polska versus Europa, szczególnie Europa Zachodnia, o to mhm. pytam. W sensie naszej świadomości. Mówię teraz świadomości hotelarskiej. Mhm. Czy nasze hotele kreują pewne standardy, pewne trendy, czy my raczej jesteśmy na tym etapie, kiedy no, podpatrujemy i, i, i je dopiero wdrażamy u nas? Wydaje mi się, że. Um... Właśnie pozytywnie wydaje mi się, że wcale tak bardzo do tyłu nie jesteśmy. E, wręcz przeciwnie, niektóre hotele i to też nie należące do dużych sieci, mają własne inicjatywy bardzo cenne, i, ale to w dużej mierze, tak jak z moich obserwacji, oczywiście to jest moja osobista opinia. E, zależy to od właściciela hotelu, od, inwest... od właściciela hotelu i od dyrektora. Mhm tak naprawdę. Natomiast to też jest wymagane y, całym tym najmłodszym pokoleniom, które w tej chwili y, pracuje w naszych hotelach. Oni są niesamowicie świadomi, y, dziwią się, że z pewnych jakichś, nie wiem, rzeczy jeszcze nie zrezygnowaliśmy, bo po co to komu jest y, hmm. potrzebne. Y, nie powiedziałabym, żebyśmy byli, nie wiem, dużo gorsi od, nie wiem, hoteli, Akor w Niemczech. E, muszę się pochwalić, że na koniec roku tak naprawdę 100% naszych hoteli, a wszystkie są teraz w Wasetlacie Akorowe w Polsce i w tej części Europy, to 145 hoteli, e, wyrzuciło praktycznie plastik z hoteli i to był najlepszy wynik w ogóle w całej w, w całym akorze, na całym świecie, mhm. tak. E, niektórzy się ociągają bardziej lub mniej. E, tam kiedyś znajoma wróciła ze Stanów Zjednoczonych też z, z wakacji, to opowiadała mi, dużej sieci, była w, w hotelu, e, że nawet na plastikowych, jednorazowych talerzykach podają śniadanie. Mhm. Więc e, to mnie zszokowało. <laughs> ja sądzę, że naprawdę bardzo dużo się zmienia. E, ludzie są też wrażliwi po prostu i... I, nie, absolutnie yy, i to nie zależy tak naprawdę od marki sieciowej, niesieciowej, hotel sieciowy, niesieciowy. Mhm. Są, jest wiele w Polsce hoteli niesieciowych, gdzie ja też prywatnie byłam i, i mają przepiękne rozwiązania właśnie mhm. bardzo środowiskowe. A jak myślisz, Środowisko. kto ma większe pole do popisu? Hotelarz niesieciowy czy sieć? W tym względzie właśnie takim prośrodowiskowym. Ja wiem, że Mhm. u ciebie, wprowadzając nawet jedną drobną, małą zmianę, tak. która przełoży się na 145 hoteli, no to wiadomo, że to jest to liczby, masa i, i skala. Dokładniej Ale to ja nie, nie, nie chcę tego porównywać. Bardziej o pewne tempo wprowadzania pewnych zmian, wiesz, czy ty pracując w dużej sieci, no to jest długi proces, mhm. zanim stwierdzicie, że słuchajcie, mhm. musimy tą jedną karteczkę zniwelować, mhm. tak, na przykład. Mhm. I to jest proces, który trwa pół roku. Na pewno jest łatwiej <laughs> pewne zmiany szybciej wprowadzić w hotelu, który być może że właśnie nie operuję pod żadną znaną marką czy yy, siecią. Natomiast nie do końca chyba to jest. Yy... Nie do końca y, tak jest, dlatego że mamy hotele w naszej sieci, które już od 2-3 lat y, zrezygnowały z tych kubeczków konfekcjonowanych w plastik, jak to jest to w uchwale kategoryzacyjnej hmm. napisane y, które na własną y, rękę w ogóle z dostawcą, z pralnią się umówiły zupełnie inną mają technologię dostarczania y, prania i też tego plastiku od roku y, właściwie u nich nie ma które więc... Tak jak powiedziałam wcześniej, wydaje mi się, że to bardziej w dużej mierze e, zależy od dyrektora hotelu i od właściciela. A mhm. przede wszystkim od dyrektora. Dobrze, a że Twoje pomysły łatwo jest wdrożyć w, na taką masową skalę. E, no bo wiesz, każdy hotel właśnie ma swoją specyfikę i pal sześć, nie wiem, butelki z wodą, inne mhm. rzeczy. Bo rzeczywiście, jak będzie interpretacja, że można wstawić karafki z wodą, mhm. to można niemalże z dnia na dzień, mhm. tak? Mhm. No, Okej, okay, zużyć tą wodę, którą mamy w zapasach. I później wstawiamy karafki. Ale no, są trudniejsze rzeczy. No, właśnie, nie wiem, pralnie, niepralnie. Wiesz, no, jedna pralnia jakby może wsiąknąć w pewne procedury, które wy im narzucacie, a w innym regionie ona powie, że nie, bo nie ma takiej technologii i ona jednak pakuje w pralnie mm -hmm. później w to w duży worek foliowy i tylko w takim worku może wam dostarczyć mm -hmm. to pranie. Znaczy, Weźmy przykład z jajkami z wolnego z e, wolnego wybiegu, mhm. tak? bo to był to była duży, duży temat dwa lata temu i to jest tak, że my dzisiaj e, te jajka, które oferujemy na śniadaniach, to są rzeczywiście jajka, e, to są jedynki z wolnego, e, z, z, chowu z, wolne, z wolnego wybiegu, natomiast nie ukrywam, mamy bardzo duży problem na rynku węgierskim. Węgry są stosunkowo małym rynkiem. Nie wiem, z czego to dokładnie. Yy... Zależy, natomiast tam y, po prostu jedynek czy zerówek takich ekologicznych, to w ogóle jest absolutnie niemożliwe, żeby to pozyskać, bo to trzeba sprowadzać w ogóle z Austrii, się okazało. Najbliżej, tak? Tak, mhm. tak, tak, mhm. tak. Więc to jest tak, że y, działamy niby wszyscy w Unii Europejskiej, niby to jest ta część y, podobna Europy kulturowo, językowo i w ogóle. Natomiast jakby te różnice między rynkami czasami są y, bardzo duże. Mhm. Y, więc jakby no, na siłę ja nikogo do czegoś nie zmuszam, tak? Dlatego, że y, na koniec. Miesiąca my musimy wygenerować zysk. Tym zyskiem mi z akcjonariuszami, z pracownikami, inwestorzy, czy właściciele hoteli też reinwestują te środki później w hotel, właśnie w nowsze instalacje. Więc ja nie jestem w stanie niczego i, i są takie sytuacje na rynku, że coś jest po prostu niemożliwe. No. I tak jest po prostu, tak jest ten świat skonstruowany. Jeżeli nie zrobiliśmy tego w tym roku, my jesteśmy i tak w kontakcie zawsze z dostawcami, mamy rekomendowanych dostawców, jeżeli coś jest niemożliwe do zrobienia tu i teraz w ciągu pół roku, to najczęściej rozmowy kierujemy na taki tworzymy tak naprawdę plan adaptacyjny, bo czasami jest tak, że ten dostawca musi nie wiem, zainwestować w nową technologię, zmienić zmienić sposób jak coś nie wiem jest hodowane albo jak jest produkowane mm. i to jest też fajne dlatego że my jako duża taka firma sieć i to też jest edukacja tak naprawdę dostawców bo oni są chętni, tylko czasami po prostu potrzebują trochę więcej czasu, no. A czy my tą zmianę zrobimy tu teraz z dnia na dzień i byle jak, wolę wtedy na dwa lata rozpisać taki plan adaptacyjny. Dobra, to na koniec jakaś zachęta do hotelarzy, szczególnie niezależnych, mm -hmm. tak, bo to dla mm -hmm. nich niech będzie taki głos, powiedzmy, z, od przedstawiciela największego gracza na polskim mm -hmm. rynku hotelowego. Czy warto? Bawić się, warto. Prze, przepraszam, że mówię bawić się tak mm -hmm. kolokwialnie, ale czy warto bawić się w CSR, w tą całą historię na temat ochrony środowiska i tak, mm -hmm. dalej, i tak dalej, gdzie widzisz te korzyści przede wszystkim? Korzyści finansowe. Mm -hmm. Korzyści finansowe. Um, wydaje mi się, że to jest najmocniejszy motywator, nawet jeżeli ktoś mnie teraz słucha i sobie mówi, no tak, no wszystko przeliczają na pieniądze i w Excelu pewnie, ale tak jest. Proszę Państwa, um, te zmiany, które się dzieją i tempo, w którym to się dzieje w tej chwili w Unii Europejskiej, um, z całym tym no, nowa pani komisarz Unii Europejskiej zaprezentowała.